Cześć, i nazywam się Marta Kurek i jestem autorką Szału Vandy. Być może jeszcze zainteresuje Was fakt, że mam 20 lat. Znajdujemy się teraz w księgarni pod Globusem, gdzie ma się odbyć moje pierwsze spotkanie autorskie, a też premiera mojej debiutanckiej powieści Szału Vandy. W gościnnych progach księgarni pod Globusem, która niejednokrotnie już była miejscem fascynujących dyskusji literackich. Ta dyskusja zapowiada się nie mniej fascynująco, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zupełnie nowym, wschodzącym zjawiskiem wśród krakowskiej literatury. Będzie to spotkanie z panią Martą Kurek, młodą pisarką, która właśnie po długim czasie wytężonej pracy, determinacji, pisania wielu stron, z którymi Państwo teraz będą mieli okazję się zapoznać, wydała książkę w ramach serii Dragonus Cracovus: Biomagia, Szał Vandy. Spotkanie poprowadzi Jan Bieńczycki, któremu niniejszym oddaję głos. Dla mnie to była niesamowita lektura, nie tylko ze względu na interesującą zawartość, chociaż nie zaliczam się do czytelników, do których jest przede wszystkim adresowana, bo mam tak ze 2 lata więcej, dwa razy tyle lat, więc 2 razy ją musiałem przeczytać, ale zainteresował mnie też sam pomysł i historia powstania tej książki. Zwykle debiuty, z którymi mamy do czynienia, to są książki, które trzeba rozpychać, nicować, i są bardzo krótkie, bo młodzi autorzy stawiają na, żeby jak najszybciej wypuścić swoje słowa w świat, żeby jak najszybciej wyrazić swój głos, a tutaj mamy solidną powieść w takim klasycznym stylu z bardzo rozbudowanym światem. Trzeba mieć niesamowicie wiele determinacji i zapału, żeby poświęcić młode lata na pisanie tak rozległej fabuły. Marek Kurek, tata Marty. Jakie emocje towarzyszą tacie, gdy autorka, 20-letnia autorka ma pierwsze spotkanie autorskie? No, bardzo się cieszę. Może emocje przyjdą pewnie później, ma teraz takie podenerwowanie. Pan czytał książkę Marty? Czytałem pierwszą wersję sprzed 2 lat, była znacznie mniejsza, no i wtedy już była świetna. Myślę, że ta będzie jeszcze lepsza. Czy to był szok, że tak młoda osoba, taka młoda córka zaczęła pisać tak dużą książkę? Nie. To już od zawsze Macia takie inicjatywy przejawiała, twórcze, że tak powiem. A że książka czy cokolwiek innego, no to ona jest bardzo twórcza i taka samodzielna, i dlatego nie było to zaskoczeniem, że cokolwiek takiego się wydarzyło. Ten proces samodzielnego wydawania książki, on był mozolny, trudny, wymagający. Czy to Panu również się udzieliło? No tak, to bardzo trudne było. To dla nas wszystkich bardzo trudne było. Takie nerwowe. Trwało to długo. Nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać. A jakoś się udało. Doświadczenie. Chciałbym zatrzymać się przy smokach, bo mieszkamy w Smoczym Mieście, ale nie są to tego rodzaju, czy tego gatunku smoki, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Pojawiają się też na ilustracjach autorstwa Marty, bardzo efektownych, i tak jak mówiłaś, to jest cała smocza kultura i ten świat jest faktycznie przebogaty, bo nie dość, że są ilustracje, że koncepcja graficzna jest spójna z treścią książki, to wszystko jest zaplanowane. To do tego jest tutaj także alfabet smoków, jest cały smoczy język. Skąd taka, czy te smoki dorastały razem z Tobą? Były kiedyś bardziej konwencjonalne? Nie, nigdy nie było w tym pomyśle tego momentu, gdzie smoki miały być bestiami. No bo ciężko byłoby, żeby takie, powiedzmy, duże bestie typu smoki z Gryotron albo smoki z Aragona. Ciężko byłoby, żeby one cokolwiek kupiły, a jednak fabuła zasadza się na tym i od samego początku się zasadzała, bo taki był pomysł i tak on do mnie przyszedł, że te inteligentne smoki kupują Kraków. Więc one ze mną dorastały, ale zawsze były takie ludzkie. Dlaczego Pani się tutaj pojawiła dzisiaj? Przyjaźnię się z Martą od wielu lat, pisała mi od Jana. Ma taki swój specyficzny, swój styl pisania i mam nadzieję właśnie, że jej się uda dzięki temu wybić się też w tym świecie pisarskim. Bardzo się uda, ta historia jest wciągająca, a ja w sumie nie przypadam za fantastyką, no ale musiałam czytać książkę Marty, ale jak zaczęłam czytać, to tak ją się obudziłam 2 dni później dopiero. Smoki posługują się też językiem, który został tutaj stworzony, naszkucowany. Jest to język, który przynajmniej fonetycznie jest szalenie trudny. Nawet próbowałem czytać sobie na głos te słowa i chylę czoła przed tym, kto będzie realizował audiobook, jeśli jest w planach. Na pewno chodzi o to, że no byłoby dosyć dziwne, gdyby smoki nagle zaczęły mówić językiem, który dla nas ludzi byłby prosty. To by było przyjemne, prawda, bo wszyscy moglibyśmy to sobie łatwo przeczytać, ale nie byłoby prawdziwe. A mnie zależało na tym, żeby ta smocza kultura i żeby te smoki, żeby one były od samego początku do końca spójne z tym, że one są inne niż my, że są ludzkie, że to jest jakby taka rasa, która stoi w rozwoju wyżej niż my, ale że są do nas podobne, no niemniej są inne, więc ich język w żaden sposób nie mógł przypominać języków ludzi. Jak oceniasz cały proces samodzielnego wydawania książki? Oceniam ten proces jako naprawdę bardzo wymagający, ale też bardzo satysfakcjonujący. No nie było to proste, zaczynając od tego, że prowadziłam zbiórkę crowdfundingową na Polak Potrafi i był to olbrzymi stres, ponieważ gdybym nie zebrała określonej sumy pieniędzy, no to po prostu książka nie zostałaby wydana. Czy zdecydujesz się na ponowne samodzielne wydanie następnej książki? I zastanawiam się, zależy jak to się wszystko rozkręci. Chciałabym zbudować takie jakby swoje kanały do promocji tego, do dystrybucji i zależy mi, żeby jednak robić to samodzielnie, ale gdyby znalazł się partner w postaci wydawcy, który traktowałby mnie tak, jak ja bym chciała być traktowana, czyli uznawałby to, że to jest jednak mój pomysł i ja wiem, jak to zrobić, to na pewno bym rozważyła taką propozycję, a jak nie, to będę dalej wydawać sama. Uważam, że smok to piękny symbol, ale wykorzystałam go dlatego, że chciałam wykorzystać legendę o smoku wawelskim. To jest to, na czym chciałam zbudować fabułę, i to jest to, co było moją inspiracją. Co byś chciała przekazać swoim fanom, pierwszym czytelnikom swojej książki? Dziękuję im, że są. To bym chciała powiedzieć. Jest mi bardzo miło, że moja książka jest czytana, że się ludziom podoba i że ta historia w jakiś sposób do ludzi trafia. To jest dla mnie wielki, wielki komplement i ja się z tego bardzo cieszę. To tak na koniec naprawdę jeszcze raz pogratuluję. I powiem, że ten dowód młodzieńczego buntu jest doskonały. To jest element właśnie przewrotnie pedagogiczny, bo jak się buntować, jeśli już się buntować, to właśnie przez literaturę. Bardzo dziękuję.